Witam Was serdecznie, kochani. Nazywam się Artur Ceroński i prowadzę obecnie taki cykl nauczań zatytułowany Demony burzące. W tych nauczaniach identyfikuję różnego rodzaju demoniczne warownie. Dzisiaj mamy 8 odcinek tego cyklu nauczań i chcę dzisiaj mówić na temat warowni paranoi. Księga Przysłów. Od tego zaczniemy. Inaczej Przypowieści Salomona, 18 rozdział, werset 11. Mówi tak: mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu. Werset ten mówi o człowieku, który jedynie w swoim wyobrażeniu, czyli w swoim wnętrzu, on jedynie widzi pewną realność, czyli to, co jest w nim, jest dla niego bardziej realne niż to, co jest rzeczywistością. I tutaj to bardzo mocno koresponduje z filozofią paranoi. Z greki, z języka greckiego, paranoia to życie w obłędzie poza rozumem. Paranoia to stan umysłu charakteryzujący się obecnością urojeń o absurdalnej kwestii. Urojenia owe nie ustępują, przyjaciele, pod wpływem logicznego uzasadnienia lub dowodów świadczących o ich nieprawidłowości. Wiecie, każdy człowiek, on ma swoje różnego rodzaju różnorakie zdanie na poszczególne tematy, natomiast w wyniku logicznego uzasadnienia człowiek owe fałszywe przekonania zmienia. Człowiek zaś, który jest pod wpływem warowni paranoi, mimo wpływu logicznego uzasadnienia, czy też dowodów świadczących o tym, że to, co jest w nim, nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości, nie zmienia swoich poglądów. Dalej, idąc dalej tym torem, im dłużej urojenia trwają w człowieku, tym mocniej wybudowują się odczucia adekwatne do tych urojeń i mamy do czynienia w pewnym momencie z tym, że człowiek już tak czuje, jak myśli, więc ma takie odczucia, które są odczuciami absolutnie krzywymi, czyli krzywo myśli i krzywo czuje. Urojenia mogą być, co ciekawe, udzielane osobom, które są związane z urojeniowcem na zasadzie tak zwanego związku duszy. Ja często, kiedy uwalniam ludzi od demonów, to rozrywam bezprawny związek duszy między człowiekiem, któremu pomagam, a osobom, z którymi on jest tą duszą powiązany. Istnieją związki dusz zdrowe, istnieją też związki dusz chore. Ja troszkę więcej będę w późniejszym czasie o tym mówił. Natomiast związek duszy jest to w pewnym sensie uzależnienie siebie od psychiki, czyli systemów umysłowo-emocjonalnych drugiej osoby. A więc jeżeli człowiek jest związany z paranoikiem, czyli z człowiekiem, w którego życiu jest warownia paranoi, jest związany taki człowiek związkiem duszy, to owe paranoje, owe urojenia są w stanie być delegowane, udzielane człowiekowi i drugi człowiek również zaczyna odczuwać skutki owych urojeń. I teraz tak, warownia paranoi ma 6 podstawowych odnóg. Pierwszą odnogą to jest paranoja zazdrości.
przywodzi, jakby tutaj, jakby prowadzi ją ciąg myślowo-emocjonalny o różnorodnych zdradach. Człowiek zdemonizowany, będący pod wpływem warowni paranoi, na pułapie zazdrości, podporządkowuje swoje życie ustawicznemu sprawdzaniu i szpiegowaniu. To tak to wygląda, czyli ludzie będący pod wpływem tej odnogi paranoi zazdrości, oni ustawicznie kogoś sprawdzają, szpiegują, szpiegują współmałżonków, szpiegują partnerów, przyjaciół, chociaż tutaj o przyjaźniach to specjalnie nie ma bardzo mowy, natomiast tak też, tak robią właśnie, na takich właśnie zasadach. Czyli dzieje się i jest to dla nich jakby rzecz jasna, pewna. Paranoik absolutnie wierzy w to, że jest zdradzany. Drugą odnogą warowni paranoi jest paranoja pieniacza. Czyli człowiek stara się udowodnić wyrządzone mu krzywdy. Brutalnie domaga się swoich praw. Tak zwani pieniacze, to paranoicy pieniacze, to ludzie, którzy ustawicznie starają się wykazać wyrządzoną mu krzywdę. Pokazują ją, opisują, wizualizują ją poprzez swoje działania, domagają się swoich praw. Trzecią odnogą warowni paranoi jest paranoja prześladowcza. I człowiek w tym momencie jest przekonany o stałym, podkreślam, stałym spiskowaniu przeciwko niemu, obserwowaniu go, chęci sprawienia mu przykrości przez innych ludzi, czy też jakąś inną jednostkę, i chęci sprawienia mu cierpienia. Czyli człowiek ten jest przekonany, że ustawicznie środowisko, w którym on żyje, spiskuje przeciwko niemu, obserwuje go, stara się go skrzywdzić, czy też wyrządzić mu jakąś inną formę przykrości. Czwarta odnoga warowni paranoi to paranoja erotyczna. I człowiek działający pod wpływem tej odnogi przekonany jest o uczuciu, jakim darzy go jakaś inna osoba. Oczywiście jest to wbrew realnemu uczuciu tejże osoby. I też człowiek taki podporządkowuje swoje życie temu, aby jak najczęściej, jak najwięcej spotykać się z tą osobą, która istnieje jako jego oblubienie, czy też oblubienica na przestrzeni jego paranoicznych myśli i emocji. Piąta odnoga warowni paranoi to paranoja wynalazcza. I teraz człowiek działający pod wpływem tej odnogi jest przekonany o wspaniałości jego pomysłów, o wspaniałości jego twórczości, o wspaniałości tego, co on prezentuje wokół siebie. Tu też jest, tutaj jest w to zaangażowane wiele innych czynników społecznych. Natomiast ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o wierzących ludzi na stanowiskach przywódczych. Tacy przywódcy paranoicy, pastorzy paranoicy, czy też innego rodzaju liderzy paranoicy, wynalazczy, oni uprzekonują wszystkich, jakby prezentują pewną postawę wspaniałości swoich pomysłów i twórczości. To też takie ciekawe zjawisko, jeżeli chodzi o sferę kościoła. No i ostatnia odnoga warowni paranoi to paranoja chorobowo-wypadkowa. I człowiek taki, który jest pod wpływem tego odgałęzienia, jest przekonany o tym, że choruje
na coś lub w przyszłości chorował będzie, czy też uważa, że przydarzy mu się w przyszłości jakaś forma nieszczęścia i żyje tym zjawiskiem, tym swoim przekonaniem. Więc widzimy, że ta warownia paranoi, ona ma te sześć rozgałęzień i teraz nam jest łatwiej też obejrzeć to, czy to w sobie, czy też w innym człowieku. Chociaż chciałbym zaznaczyć, że osoba, która jest związana demonicznymi siłami zasiedlającymi warownię paranoi, tak naprawdę bardzo trudno bez czyjejś pomocy, bez pomocy z zewnątrz, ma niezmiernie trudno zajrzeć w siebie, chociaż szukając Boga nie ma takiej opcji, żeby człowiek nie dojrzał form paranoicznych w sobie. To jest w ogóle niemożliwe. Natomiast o wiele łatwiej jest człowiekowi, kiedy można mu pomóc jako usługa z zewnątrz w obnażeniu paranoi w jego życiu. I teraz, przyjaciele, chciałbym przedstawić 8 objawów działań warowni paranoi. Po pierwsze, to jest nadmierna podejrzliwość. Jakby ona objawia się poprzez powątpiewanie w zaangażowanie i lojalność innych ludzi, po pierwsze. Poprzez wiarę, tą pseudowiarę w to, że wszyscy chcą owego paranoika wykorzystać, oszukać, czy też skrzywdzić. I też nadmierna podejrzliwość odnosi się do podejrzliwości zdrady. Właśnie w małżeństwie, w partnerstwie. Jeszcze będę to troszkę później wspominał, ale nadmierna podejrzliwość, czyli pierwszy objaw działań warowni paranoi. Po drugie, czyli drugi objaw, to absolutne przekonanie, że jest się przedmiotem szczególnego zainteresowania otoczenia. Paranoik uważa, że to on jest w centrum, więc widzimy tutaj bardzo silny wpływ flashbacków egocentryzmu. Gdy człowiek jest narodzony z Bożego Ducha, jednak w jego duszy jest umocowana warownia paranoi, to człowiek ten ma ustawicznie problem z każdą formą altruizmu. Człowiek ten jest jakby skoncentrowany na martwym ego. Te ego już tak naprawdę nie istnieje w jego duchu, ale w jego duszy jest tak wiele flashbacków ego, że człowiek ten ustawicznie myśli, że on jest w centrum, że on jest gwiazdą. Trzeci objaw działań warowni paranoi to mania wielkości, czyli przecenianie własnego znaczenia. To bardzo, bardzo koresponduje z tym, co powiedziałem przed chwileczką. I widzimy, że to jakby się spaja ze sobą. Są to różnorakie formy samouwielbienia i różnorakie formy samosprawiedliwości. Ludzie, ludzie mający, będący pod wpływem warowni paranoi, mają tą manię wielkości. Oni, tutaj bardzo duży problem jest ze sferą samosprawiedliwości i samouwielbienia. Często paranoik jest to również człowiek silnie narcystyczny, czyli bardzo, czyli bywa, że jeżeli takie dwie warownie, warownia samouwielbienia, czyli narcyzmu, i warownia paranoi, one we dwie istnieją w życiu człowieka, no to mamy do czynienia naprawdę z mega problemem, który musi zostać jakby rozbity, ponieważ stan życia tego człowieka jest absolutnie nie do przyjęcia. Ten człowiek nie potrafi zafunkcjonować w społeczeństwie. A więc widzimy trzeci objaw, to mania wielkości. Czwarty objaw to nadwrażliwość, taka duża wrażliwość na niepowodzenie, krytykę,
krytykę i odrzucenie społeczne, czyli osoba będąca pod wpływem warowni, paranoi, ona ma nadwrażliwość na różne formy odrzuceń, na różne formy niepowodzeń, krytyki. Jest to osoba, która bardzo ciężko przyjmuje krytykę, bardzo ciężko przyjmuje jakąkolwiek korektę. Osoba ta w ogóle, jeżeli ją się koryguje, to ona czuje się skrzywdzona przez to, że została skorygowana, czyli paranoik skorygowany to jest skrzywdzony, on się chowa w tej swojej skorupce i krzyczy: nie, nie, nie niszcz mnie, nie dotyka, jak możesz, jakżeż mogłeś w ogóle zwrócić mi uwagę, przecież jestem tak ważny i tak cenny, a ty mi tutaj tą uwagę zwracasz. Więc widzimy, że ta nadwrażliwość na niepowodzenie, krytykę i odrzucenie społeczne jest mega, mega widoczne. Piąty objaw działań warowni paranoi to długotrwałe przeżywanie przykrości, czyli tak naprawdę emocjonalna niezdolność do wybaczania. Paranoicy mają mega trudno wybaczyć. Oni nawet jako nowonarodzeni z Bożego Ducha ludzie podejmują decyzję o wybaczeniu i tak naprawdę jest, to jest wiążące w niebie, ale ich odczucia idą absolutnie w przeciwną stronę. Ci ludzie ustawicznie wspominają rzeczy, które się im wydarzyły w życiu i obciążają swoimi wspomnieniami tych, którzy ich skrzywdzili. Szósty objaw działań warowni paranoi to chłód emocjonalny, czyli bardzo widoczny w takiej chorobliwej powściągliwości i oschłości. Paranoik jest powściągliwy, on stara się jakby, inaczej, on nie pozwala się dotknąć, nie pozwala się gdzieś dotknąć, bo każde dotknięcie jego duszy sprawia mu jakąś formę bólu. No chyba, że jest to pochwała, ale paranoik wielokrotnie również pochwałę odbiera jako potencjalne podejście do zaatakowania go. Czyli kiedy chwalimy paranoika, to paranoik też sobie myśli: tak, za tym coś musi stać, pewnie on mnie teraz chwali, a za chwileczkę ten przysłowiowy nóż w serce będzie chciał mi włożyć. A więc chłód emocjonalny to szósty objaw działania warowni paranoi. Siódmy objaw działania tejże warowni to sztywne poczucie własnych praw. Paranoik uważa, że ma pewien system prawa wewnętrznego, który jest jedyny jedyny prawdziwy. Nie chce słyszeć o innych formach prawideł, jest bardzo sztywny, mało elastyczny w tym systemie wewnętrznego prawa. I ostatni objaw działania warowni paranoi to pochłonięcie wyjaśnieniami różnego rodzaju wydarzeń. Paranoik ustawicznie wyjaśnia pewne wydarzenia, określa, jakie one miały sens, jaką podstawę, grzebie w tym, grzebie. Jest to niekończący się system wyjaśnień. Jeżeli są widoczne objawy, jeżeli te objawy, o których mówiłem, stanowią ponad połowę, czyli widzimy, że ponad połowa tych rzeczy, o których mówiłem, pojawia się w życiu jakiegoś człowieka, to możemy mieć 100% pewności, że mamy do czynienia z warownią paranoi. Teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie powiedzieli o takich różnych podstawowych formach działań ze strony osób będących pod wpływem warowni paranoi, dlatego że kiedy obserwujemy drugiego człowieka, to my widzimy na podstawie jego działań, co się dzieje w jego życiu. Nie mamy jeszcze na początku jakiejś pewności, ale jeżeli jest złożony system pewnych działań, no to wtedy ta pewność, ona bardzo rośnie. Po pierwsze, podejrzewanie innych o wykorzystywanie, krzywdzące zamysły i oszustwa. Więc paranoik przez cały czas w swoich rozmowach, w swoich działaniach
on podejrzewa innych, że chcą go wykorzystać, że chcą go skrzywdzić w jakiś sposób, czy oszukać. I to jest widoczne w jego wypowiedziach, w jego posunięciach różnorakich. Po drugie, jest to bezpodstawne wątpliwości co do lojalności i wierności przyjaciół, bliskich i wspólników. Czyli to widać również w słowach i zachowaniach, tą bezpodstawną wątpliwość co do lojalności i wierności. Po trzecie, jest to niechęć do zwierzania się innym, więc paranoik nie chce się zwierzać. Stąd właśnie tutaj problemy na pułapie uwalniania, na pułapie terapii związanej z wykorzenieniem warowni paranoi, ponieważ paranoik nie za bardzo chce się zwierzać, ponieważ on czuje zagrożenie, że to jego uzewnętrznienie spowoduje, że on będąc odkrytym, stanie się łatwym celem, stanie się łatwym łupem dla innych ludzi, a więc niechęć do zwierzania się innym. Po czwarte, jest to ustawiczne odczytywanie ukrytych znaczeń, różnych form poniżenia, gróźb i złośliwości, a więc paranoik, on cały czas odczytuje w ludzkich przekazach, w słowach, w emocjach, w działaniach ukryte znaczenia, on nigdy nie widzi niczego jasno. On cały czas gdzieś widzi jakąś formę zaciemnienia, że to nie jest takie do końca jasne, to nie jest takie prawdziwe. To za tym coś stoi jednak. Również paranoik widzi tutaj różne formy poniżenia, on się czuje poniżany. No jakże mogłeś o mnie tak powiedzieć, jak mogłeś tak pomyśleć? No wiesz, to jest tak, że wiecie, to co byś mu nie zrobił, jak nie wiem, no... Takie są banalne rzeczy. Jeżeli paranoik nie ma włosów na przykład, o, tak jak w moim przypadku nie mam włosów. I teraz paranoik nie ma włosów i teraz jeżeli ty kupisz mu szampon to na prezent, to on będzie uważał, że ty go poniżasz z uwagi na to, że on włosów nie ma. Jeżeli ty kupisz mu kosmetyk jakiś do skóry, którym mógłby sobie tą łysinkę smarować, to on również będzie poniżony. Jak mu kupisz czapkę, to on będzie uważał, że ty jakby poniżasz jego łysienie i mu kupiłeś czapkę. Rozumiesz? Jakby zawsze, cokolwiek byś zrobił, to paranoik odnajdzie w tym jakąś formę poniżenia. Również będzie ustawicznie odkrywał jakieś groźby czy też złośliwości w ludzkich przekazach. I to będzie widoczne na pułapie werbalnym. Piąta, takie zachowanie to ciągłe noszenie urazów, czyli niewybaczanie, jak wcześniej o tym mówiłem, zniewag, krzywd i afrontów. I to będzie cały czas widoczne w wypowiedziach, to będzie widoczne w różnych innych formach przekazów. I ostatnią taką rzeczą to jest ustawiczne dostrzeganie ataków na charakter, ataków na reputację oraz reagowanie na nie gniewem i kontratakiem. Czyli paranoik, on cały czas uważa, że jego charakter i reputacja są atakowane. I on reaguje na to gniewem lub kontratakiem. Teraz, przyjaciele, chciałbym wymienić główne demony zasiedlające warownię paranoi. I mamy tutaj przede wszystkim demoniczną siłę podejrzliwości. Mamy dalej niedowiarstwo, dalej bałwochwalstwo, dalej lęk, dalej duch poniżenia, dalej kłamstwo, dalej prawo, dalej niesprawiedliwość, dalej pycha, dalej wyniosłość, dalej nieprzebaczenie, dalej zemsta, potem duch morderstwa, duch śmierci, potem duch oziębłości, następnie wzgarda, potem chaos, następnie zamęt, następnie agresja, następnie złość, potem gniew i knowania następnie. Następnie obmowa,
duch potwarzy, plotka, następnie zespół demoniczny czarów i manipulacji, następnie samotność, dalej niepokój, dalej kłótnia, dalej wrogość, następnie zazdrość, następnie uraza i następnie religia. A więc widzimy, że te główne duchy odpowiadają za całą formę powstawania paranoi. Ja bym chciał, kochani, żebyśmy na to zwracali uwagę, kiedy będziemy występować przeciwko demonicznym siłom zasiedlającym warownię paranoi, żebyśmy mogli z tego sobie swobodnie korzystać. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że te słowa mogły zostać uwolnione do ludzi. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka, który potrzebuje pomocy w zburzeniu warowni paranoi. Ojcze, ja modlę się i teraz w imieniu Jezusa, z Twojego tronu, Ojcze, ja przeklinam każdą warownię paranoi wśród ludzi, którzy słuchają tego teraz. Ja w imieniu Jezusa podważam tą warownię. Ja związuję te byty demoniczne, które tam są. Ja w imieniu Jezusa uwalniam teraz każdego człowieka od wpływu demonicznych warowni paranoi. W imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, niech te słowa przenikają każdego człowieka i niech ludzie przyjmują z tego, Ojcze, wszystko to, co należy. Duchu Święty, wpływaj na umysły ludzi i na emocje ludzi. W imieniu Jezusa. Amen.